turn me up. Siemano, tutaj Grzesiek, a to jest kolejny odcinek Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj ze mną jest... No przedstaw się. Dobra, ja go przedstawię. Paweł, ten od skutera. Siemano. Tak. No i dzisiaj, tak z tego, że nie mam kompletnie pomysłu na to, o czym mamy gadać, znaczy ja nie miałem pomysłu, no to zaprosiłem Pawła i Paweł nam opowie, a bardziej powie recenzję na temat gry WWE 13 WWE 13, nie? Tak, po prostu 13. Po prostu 13 na konsolę Xbox 360, bo kupił sobie na święta, no i grał w nią. Nawet ja trochę pograłem. Dla mnie fajna, ale no, grał więcej, no to opowiedz coś o niej. Oprócz tego, że się nawalają, no to wiadomo. Tak, ogólnie to jest bijatyka, o, w wrestling. Myślę, że ktoś nie kojarzy w ogóle. Zresztą to już Paweł dokładnie opowie, bo w tym siedzi głęboko. No tak, trochę się tym interesuję. No, no to fuck, włączyłem, ale jestem mocny, włączyłem się, niech zamiast włączyć ten pomadł. No jedź, nie hamuj. Lol. No, ruszył wreszcie. Co tam się dzieje? Jeszcze pod górkę miałem i nie mógł mi ruszyć. A, dzieje się tyle, że jeżdżą samochody. Więcej mocy. Więcej mocy, tak. W ogóle ile ona ma koni? BBB. No, nie wiem, czy to się patrzy na razie. Tak, a dalej, później to Wii zrobimy, kupimy trzecią ciężarówkę i zatrudnimy trzeciego kierowcę. To jest jakąś dziewczynę, żeby było rozmaicenie w firmie. No dobra, no to gadę o tym WWE 13. To co tam można powiedzieć? No, nie. Na pewno nowością jest tryb I Quit Match. Aha, i o co w nim chodzi? No, dla tych, co nie wiedzą, no to... trzeba się bić do tej pory, aż przeciwnik powie I quit, czyli rezygnuje. Wow. A to chyba w to graliśmy, nie? Tak, tak. A, no to było dobre, ale tak mnie napieprzył, że z nim było siły. Żeby powiedzieć nie. Żeby powiedzieć, że nie odchodzę. No i a jak ten? Jest taki tryb, chyba nie to było to. W tym trybie I quit match, że jak gościu. Powalicie tego swojego przeciwnika, to tam na Xboxie, to jest tam pod guzikiem B, możecie właśnie zapytać go, czy odchodzi. Tyle pamiętam. A tak, jak leży na ziemi, to naciska się B i sędzia go pyta. Na ziemi chyba. No na ziemi, na ringu. Tak, i chyba jeszcze ten, co pamiętam, to nie wiem, czy to nowe jest. Chyba nowe, że można grać we dwóch i jedną osobę jest sędzią, nie? No tak, w poprzedniej wersji tego nie było. Więc to chyba tam było tylko, że w karierze chyba. Coś mi się kojarzy, że raz się było. No w którejś tam poprzedniej wersji było to możliwe. Ale z tego co wiem, to w 12 nie. Aha. No to jeszcze graliśmy tam chwilkę, tam z 2 godzinki, no to... Właśnie Paweł był sędzią, to jak mnie przypinali, no to jakby to powiedzieć, no... Zwlekałem. Tak, czekał sobie, a jak ja zacząłem przypinać, to było raz, dwa, trzy i do widzenia, koniec pojedynku. Tak, i co tam... Albo jak był submission match? Dokładnie, wyjaśnij mi to, bo nie pamiętam, jaki to był. No, jak drzwi nie zakłada. A, no. Nawet jak się nie podda, to możesz powiedzieć, że się poddaje i wtedy jest automatycznie usuwany. Tak.
Powiedzmy, jest wiele nowości. Nie, na tyle, co ja grałem, to fajna gra, podoba mi się. A w świecie gier, żeby was nie skłamać, no to jest dużo, dużo taniej niż w Empiku na przykład, bo tu aż było różnica 80 zł, nie? No tak, tak. No więc, co tam? A jak oceniasz wygląd postaci w stosunku do poprzednich wersji i ilość postaci? No, pod względem ilości, no to jest okej. Okay. Ile ich jest tak około? Około? Plus te starcze, nie? Bo teraz jest coś takiego, że są ci normalni, co teraz walczą i jakby... I Attitude Era. Tak, czyli te starsze wersje, tak? Starsze wersje. Tak, legendy. Tak, legendy, tak samo jak macie w FIFA ten... nawet 10 to było, a 12 też jest, że macie tę klasyczną 11, nie? To coś takiego. To dali, tam jest chyba około 20 ich, nie? Tych gwiazd starszych z tam lat 90. No chyba tak. No więc w sumie ile ich jest? 60 tych postaci? Coś takiego, nie? Albo 70 nawet. No 60-70. No więc macie w czym wybierać, jak chcecie powalczyć sobie, no i realistyczność tych... No i zawsze jest możliwość DLC, czyli ściągnięcia dodatkowych postaci. Tak, jeśli macie internet, Xbox Live, który trzeba płacić abonament, kupi. Tak. Tak, dobra, ty. Co tam jeszcze? Grafika, oczywiście najważniejsza. Tak. Wracając do wyglądu postaci, to ogólnie jest dobrze, tylko z liwami niezbyt postarali się. Tak. Więc jak chcecie nie postarali się, żeby pokazać w pełni walory liw. No ale... No bo jak patrzeć, no tam czasem się oglądało tam na jakichś tam kanałach, tam TV4 jakieś leciało chyba, nie? Czy na Pulsie? Na Pulsie kiedyś było. No leciało, no to w porównaniu nawet z tymi, jak jest w... bo są urywki takich prawdziwych filmów, nie? Jakby, nie? No to... Tak. W porównaniu z tymi zrobionymi w grze, no to wtedy te dziewczyny są dużo ładniejsze. Przynajmniej dla mnie. Myślę, że się zgodzić ze mną, że... Całkowicie. No, nie postarali się, no ale... Da, i ta specjalna akcja grubych. Tak, super heavyweightami można ring rozwalić. Tak, pięknie. I to są to nowość jest ten, to oh my god, nie? OMG moment. Tak, czyli taka specjalna akcja. Super flex za ring, rozwalenie stołu komentatorskiego, barierek. Tak, jest tego i naprawdę można się świetnie bawić. A w sieci to się po niej w ogóle można fajnie pograć. No i co, grafikę omówiłeś, a jak tam ten zachowanie postaci, tam wiesz, czy robią podobnie, tak jak zachowują się podobnie jak w rzeczywistości, czy troszeczkę im jeszcze brakuje do tego, żeby zachowywać się jak swoi idealni odpowiednicy. Ale biorąc pod uwagę wejścia, czy nie, możliwość wykonywania akcji? Możliwość wykonywania akcji. Aha, no to jeżeli o to chodzi, no to no już wszystko jest bardziej usprawnione. Aha, no. Czyli... dobra, tak, oczywiście. Tak, zachwalamy tę grę, a czy znalazłeś jakieś minusy w tej grze? Coś, co musimy się poprawić? No oczywiście czasami jakieś błędy się wdają. Jakieś akcje nietypowe, na przykład chodzenie za ringiem na poziomie ringu w powietrzu. Aha. To się tak wyrażę. No to nieciekawe, no ale... Zawsze jakieś błędy muszą być, żeby te nowsze gry były lepsze. Ja tam muszę jakieś błędy wrzucić zawsze.
Albo na przykład jak grałem, miałem taki przypadek, że jeżeli jak dochodzi do zwarcia, nie, jak łapiesz kogoś, Tak. właśnie grałem z komp... znaczy, Z Xboxem. Z Xboxem, tak. No i doszło do zwarcia, no i... Nie mogli się odkleić? No właśnie, właśnie, dosłownie. A to jest ciekawe. Dałem radę nie zrobić. Albo czasami postacie stają w miejscu i się w ogóle nie ruszają. Normalnie jak pomniki jakieś. Aha. No to. Czyli mówisz, że 14 jeszcze mają co poprawiać chłopaki z... Jakie to wydawnictwo w ogóle jest? No, tam THQ. Chyba... Jaki debil, kurwa! Dobra, uratowałem się, zjechałem po boce. UKS chyba... Muszę jeździć dalej od tych ciężarówek, większą odległość, bo one hamują jak wariaty normalnie. Tak, pamiętaj, zachowaj szczególną ostrożność. Tak. Szczególnie przy takich debilach, jak jeżdżą w tej grze. No jeszcze tak, no skręcę tam gdzie ja, no gdy za nim jechał cały czas, ja nie mogę. Wyprzedź go. Jak daj radę, tylko wyprzedzę, no ale w sumie ty... Nie wiem, już chyba z 15 minut nagrywamy, ty zgadałeś się. A jeszcze musi być druga część odcinka. Czyli kupienie tego, no to nie. Masz coś podsumowując, podsumujmy tam... Gierkę. WWE 13. To ogólnie od 0 do 10, no to tak 7-8 bym dał. Aha. Ze względu tego, że lubię tego typu grę. Gry. Tak. No i co tam jeszcze można dodać? No, to porównując twoje porównanie do CD Action, no to podobnie oceniacie, bo CD Action też oceniło na 8. No tak. Jeszcze... Muzyka. Co? Audio. Muzyka. Audio jest okej. Okay. Nie ma jakichś szumów. Ale to nie, chyba nie. Nigdy chyba nie było szumów na 10 już. Nie, z tym raczej nie ma problemu. Jeszcze tam można wspomnieć o Attitude Era, czyli to jest... zamiast WrestleMania, coś było, taka kariera się przychodzi, nie? I właśnie tam przechodząc mecze, masz na przykład różne zadania, nie? Że musisz coś tam zrobić, na przykład podczas meczu. No i masz coś tam, co musisz zrobić i masz też takie rzeczy, których nie musisz zrobić. Aha. Ale są dodatkowe takie, poboczne. Nie? Że kiedyś tak podczas tego meczu tak właśnie było, nie? Aha. Jeśli chcesz, to możesz zrobić, nie? Jak to robisz, to tam ci bonusowe mecze odblokowują albo jakieś tam postacie, nie? Albo areny, czy tam pasy, nie? Coś tam dodatkowe. Bonusy. No to fajne. No i jak przychodzisz, nie? To masz tam na przykład kilka meczy, później na przykład film, nie? Tak, urywek tam z jakiegoś wydarzenia. Co tam było. I później na przykład tą historię, co było w filmie, nie? Na przykład pokazali jakąś tam walkę kogoś, że ktoś tam dostał krzesłem. Na przykład i później jakby to przekształca się w grafikę później do gry. Aha. Musisz ten mecz dokończyć, nie? Aha, o, to fajne. No, nie wiedziałem jak to ująć. No, okej, okay, no to tak podsumowując, gra warta waszej uwagi. Szczególnie na konsolę, no bo na chyba nawet nie ma na PC-ty, czy jest? No z tego co mi wiadomo, to na komputery raczej tego nie ma. No to nie macie wyboru, jak chcecie pograć w WWE 13, musicie kupić konsolę. No ale gra warta i teraz myślę, że po świętach jeszcze jest staniała, że już tak za około 130-140 zł w świecie gier możecie kupić, ja bym kupił pewnie około 200 zł, no ale no. To
polecamy Świat Gier, bo to dla mnie dużo taniej. Także, no, to była właśnie recenzja WWE 13. My się jeszcze widzimy za chwilę, kiedy kupimy nową ciężarówkę i zatrudnimy nowego kierowcę do mojej firmy. No, a na razie trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. Bio. No i witam was po przerwie. Właśnie dowiozłem to, co miałem dowieźć. Nie, to było koparka chyba bodajże. No i my teraz robimy myk. Wchodzimy w menadżer firmy. Menadżer kierowcy. Agencja pracy. Zatrudni kierowca. Mamy 205 tysięcy. Coś źle weszło. Powiedzmy, że belki. Aha, są tylko ci, co widzę. No kurwa, nie ma jakiejś dobrej babki. No dobra, bierzemy tego albo tego gościa. John mi się bardziej podoba. To jakiś naćpany. Dobra, zatrudnij kierowcę. To z Mundu. Teraz Dortmund. Tutaj. Okej. Okay. Mamy kierowcę. No i teraz menadżer garażu. Dortmund. Moja ciężarówka. Przenieś Dortmund do tego gościa. Ok. Gość ma mojego DAFA. A wróciłeś, widzę. Teraz wchodzimy w dealera ciężarówek. Wchodzimy do. Mamy Mena, mamy Renault i odkryłem. Nie. Renault nie było, to byśmy z Renówki. Odwieźć go na dealera. Tak. Zobaczmy, co oni tu dla nas przysiekowali. Ładowanie, 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 ładowanie. Paweł właśnie wyliczył, że tych postaci w WWE jest około 80. I mówił, że jakiś gości próbował grać na PC-ta, to było jakieś Wii, coś tam, nie? No, dalej. Złom. Ale ja chcę dwie osi z tyłu, to musi pani jeść. Rozbier. No jestem. Wow. Bardzo i pist. Dostępne po nim 16. Ale ja chcę na 6 osi. Masz tylko tutaj po tyle. Wszystkie lunówki mam po tylko. A tu mogę dokupić chyba ośki. Momencik. Ośki mogę dokupić za ileś tam tysięcy, aż pamiętam. To ma ile? 430 koni. To ma 480. No to... Runa zleźmy. A mogę obejrzeć w środku. No właśnie, właśnie. Aha. Wróćmy. No dobra, wychodzi tutaj, że mamy najlepsze, to jest 480 koni. No tak, 480 koni jest najlepsza drona, okej. Okay. Zobaczmy Mana. Zobaczymy, co tam Man ma. A co to? Zobaczmy.
Co tu ma Nick Marlans? Odwrócić. Tego to miałem. 480 koni. Ładny spódniczek paliwa za 30 tysięcy, okej. Dalej, no daj, 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 daj. 6408 koni. Powinien być wcale, okej. Wow, podwoje 6 na 4, what the fuck? Aha, nawet ma 4 koła. 30 koni. Tylko się aj. Fajny, fajny, ale... O, ale zbiornik paliwa masz mały. Tylko 460 litrów, to mógł ktoś otankować. Ale fajny, fajny. Też mam. O tak. A to masz 4 na 2 kij. Ale no, ładnie. 540 koni. Duży zgończek paliwa. Zakup. Do Dortmundu. Dla mnie. Okej. Spoko. No. Okej. Wyjdźmy. Tak, gość jest zmęczony. Odpalmy swojego mena. Tam mana. Zobaczmy, jak wygląda. No. Jest spoczko. Mamy teraz zróweczkę. 5-40 koni. Zobaczymy w przyszłym odcinku, jak ona ciśnie, co warak. Także to było na tyle w tym odcineczku numer 4 z Euro Truck Simulator 2. Ja byłem oczywiście Grzesiek, ze mną był Paweł. No i zachęcam was do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, bo to już znacie. Oraz Aki, masz Paweł promocję w gratisie. Odwiedźcie kanał Pawła. Dużo tam nie ma, ale fajne piosenki robi. Czy remixy piosenek, że tak nazwa to. Link do jego kanału w opisie. A kilka się zdarzyło. Gościu zasypia. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i cześć.